Dzisiaj bardzo ważny temat. Dzisiaj porozmawiamy sobie o najważniejszych częstotliwościach podczas miksowania wokalu. Cześć, z tej strony Maciu z Nebula Studio. Dzisiaj ultra szybki odcinek, aczkolwiek bardzo, bardzo ważny, ponieważ wokal, o ile występuje w muzyce, jest chyba najważniejszym elementem danego utworu. Posługujemy się dzisiaj jeszcze niewydanym utworem zespołu Panzerflower, który miałem przyjemność miksować. Zanim zacznę wam pokazywać dokładne częstotliwości, które są takie kluczowe przy miksowaniu praktycznie każdego wokalu, to pamiętajcie, że nigdy nie ekwalizujemy na solo. Musimy słuchać, czy wokal się odpowiednio wybija, czy jest odpowiednio głęboki, czy jest czytelny i tak dalej. W kontekście muzycznym nikt nie będzie słuchał płyt na solo. Wiem, że to tak przyjemnie się na solo wszystko ekwalizuje, wszystko dobrze słychać, natomiast możemy wykonywać po prostu większe ruchy ekwalizerem, patrzeć, w którym rejonie ekwalizujemy, wtedy ewentualnie tą gałeczkę gainu troszeczkę potem na koniec odciągnąć, żeby ten ruch jednak nie był tak drastyczny. Posługujemy się dzisiaj takim oto urządzeniem. Usunąłem wszystkie pluginy, które powodowały ekwalizację na tym miksie, natomiast zostawiłem sobie tylko ten plugin, który w tym momencie jest wyzerowany, i ten plugin wysyła sygnał do dwóch kompresorów LA Two-Way oraz 1176 Blueface. Posłuchajcie sobie wokalu w tym momencie. Pamiętajcie, że każdy wokal jest inny, ma inną barwę. Staramy się tego brzmienia wokalu nie psuć. Niektórzy wokaliści są bardziej nosowi, niektórzy mają ten temp taki bardziej niski. Staramy się zachować ten charakter danego wokalu podczas miksów. Zaczynamy od górki, od powietrza, od takiej prezencji wokalu. I tutaj nawet w tym ekwalizerze te częstotliwości już nam odpowiadają, gdzie powinniśmy zacząć działać. To jest 8K, czasami 10K, czasami 12K. Wszystko zależy od kontekstu, ale włączmy sobie piosenkę i przekręćmy mocną gałeczkę przy 8K w górę. Zobaczymy, co się zadzieje. Od razu powietrze się pojawia w wokalu. Posłuchajmy sobie teraz na solo. Ust kącik ani drgnie, nie jesteś dla mnie. Co to za stan? Już nie wiem sam. Także pojawia się taka klarowność w górze. Ja tutaj sobie ustawiłem na 9 kilo. Kolejną częstotliwością, która jest bardzo ważna, i ona jest bardzo ważna ze względu na to, że odpowiada troszeczkę za czytelność wokalu, za czytelność przekazu, za czytelność słów, czyli coś, co jest dosyć ważne w muzyce, która ten wokal posiada. I to jest mniej więcej okolica 4-5K. Od razu słuchać taką czytelność, te zgłoski są bardziej wyraziste, także to jest dosyć kluczowa częstotliwość. A tak w ogóle, jeżeli interesuje was mix i master i chcecie to robić samodzielnie od A do Z, no to serdecznie zapraszam do skorzystania z mojego kursu Mix Master, który dostępny jest na stronie kursynebula.pl. Kolejną częstotliwością, a właściwie takim zakresem częstotliwości, jest zakres pomiędzy 1 kilo a 2-2,5 kilo. Tutaj mieści się coś, co odpowiada za to, że ten wokal nam troszeczkę tak przed ten miks wyskakuje, jest jakby tak ładnie wklejony, a zarazem troszeczkę taki na przedzie całego podkładu muzycznego. Także pokręćmy sobie w okolicach 1K, zacznijmy i będziemy sobie kręcić w górę.
kolejną częstotliwością, która jest bardzo ważna, jest podcięcie tak naprawdę dołu. Co nie zawsze robię, najczęściej to robię, aczkolwiek czasami to za bardzo wycienia nam brzmienie wokalu. W tym przypadku myślę, że zejdę do 100 Hz i od tego zacznę. Już nie wiem sam. W tym przypadku myślę, że fajnie dodać tak naprawdę tego dołu, dzięki czemu więcej takiego jakby tej klatki piersiowej słychać i fajnie jakby zapełnia przestrzeń miksu ten dół wokalu. I teraz posłuchajmy sobie całości przed tą ekwalizacją i po tej ekwalizacji. Ust kącik ani drgnie, nie jesteś dla mnie. Co to za stan? Już nie wiem sam. Generalnie myślę, że można odpuścić tutaj trochę to 4,5, bo ono jest takie trochę świdrujące w uchu. Ust kącik ani drgnie, nie jesteś dla mnie. Uważam, że warto te częstotliwości traktować jako taki punkt wyjścia i z tego zaczynamy. A czy to się sprawdzi ostatecznie w miksie? No to oczywiście, jak zwykle, musimy użyć uszu. Powodzenia z miksami. Z mojej strony to była czysta przyjemność, jak zwykle. Zresztą widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa!